Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani parafianie i mili goście, już niedługo zgromadzimy się przy wigilijnych stołach, by celebrować Wigilię, łamać się białym opłatkiem, białym chlebem. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech złączy miłość nas ofiarna. Biorąc chleb do rąk i podając, by się przełamać, składamy życzenia. Niech płynie z naszych serc szczera i otwarta życzliwość i miłość do każdego, z kim się będziemy łamali opłatkiem. Niech te wyciągnięte rączki Jezusa ze stajenki betlejemskiej z ufnością i miłością każdemu z nas otworzą nasze serca, abyśmy mogli przyjąć tą miłość i tą miłością dzielić się z tymi, z którymi będziemy się spotykali. Niech gwiazda stajenki betlejemskiej oświeci mroki naszego życia, oświeci każdy zakątek naszego serca, abyśmy pełni miłości, pełni prawdy, pełni życzliwości i pokoju mogli iść do tych, do których zostaliśmy posłani, z którymi żyjemy, z którymi siadamy przy jednym stole, by wokół nas napełniała nas miłość i życzliwość. Podnieś rękę, Boże Dzieci, błogosław Ojczyznę miłą, błogosław wszystkie nasze rodziny, błogosław całą Polskę, by była życzliwą, otwartą, byśmy się czuli jedną wielką rodziną. Szczęść Boże, niech Chrystus narodzony w stajence błogosławi każdemu z Was.